Dobrze, start. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się znowu w cruisingu z Baldwinem w jakże uroczym miejscu. Jesteśmy, proszę Państwa, w Jaworze. Jawor to miasto na Dolnym Śląsku, które będę chciał przy okazji dzisiejszego samochodu Państwu przedstawić. Oprócz tego trochę porozmawiamy o współczesnej motoryzacji i o różnych innych ciekawych rzeczach. Proszę Państwa, oto nasz dzisiejszy bohater Renault Clio. Samochód fabrycznie nowy. Wyobraźcie sobie, że ojciec Baldwin doszedł już do takiego poziomu, że otrzymuje samochody nowe do testowania. Nie spodziewałem się sam, ale proszę Państwa, kariera i właściwie się rozwija. Fame, proszę Państwa, tak. Samochód nowy z lutego tego roku, mający miesiąc, dzisiaj będzie naszym gościem. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ogólnie lubię Renault. Co prawda nie jest to Dacia, ale prawie też może być. Kilka słów jeszcze na temat Jawora. Za nami kościół jaworski z powitym rokami średniowiecza. Jawor, jaworowi ludzie mieszkają w Jaworze. Odbywają się tutaj co roku targi chleba. Tak naprawdę oprócz tego wszystkiego Jawor jest bliżej nieznany. Jest to miejsce rozpaczy, tragedii i smutku. Proszę Państwa, no tak to właśnie bywa. Mam nadzieję, że zobaczymy różnych ciekawych przedstawicieli tego nurtu w dzisiejszym mieście, ale zobaczmy na nasz dzisiejszy samochód. Renault Clio, rocznik 2017 już nawet, więc jest to samochód bardzo, bardzo nowy. Mieliśmy trochę kłopotu, żeby otworzyć maskę. Jest tutaj takie cięgiełko, które jeśli się nie wie, to dużo się trzeba naszukać. Zwróćmy uwagę na silnik. Komora silnika jest bardzo duża. Zmieściłaby się tutaj spokojnie całkiem spora jednostka, ale rozplanowanie wszystkich elementów jest zupełnie, zupełnie klasyczne. Akumulator samotnie, niczym skała, pozostaje dookoła pusty. Łatwo go wyciągnąć, łatwo go wsadzić, więc nie stanowi to problemu. Na pewno serwisowanie jest bardzo i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Zwróćcie Państwo uwagę. Świetne. Bezpieczniki, komputer, tu jest płyn hamulcowy, widać nawet półosie. Można łapkę wszędzie zgrabnie włożyć i to jest na pewno ogromny plus. Kolor tego samochodu jest błękitny, mi się osobiście bardzo podoba. Zwróćcie uwagę Państwo na tą lampę. Ta lampa jest ogromna, z całą pewnością bardzo kosztowna. W przypadku uderzenia, jakiegokolwiek zarysowania, z całą pewnością koszty są, myślę, że porównywalne z całą nową Skodą Felicją. Samochód jest nowy, już posiada, zwróćcie uwagę, typowe oznaki stania. O, tutaj jakieś, proszę Państwa, takie styropiany. Widać, że obecne samochody są robione po taniości. Nikt tutaj za bardzo się nie przykłada. Plastik. Na czole wielka wagina reprezentująca Renault, która od razu nam mówi, z kim mamy do czynienia. Niemniej jednak są to samochody wdzięczne, bardzo lubiane, szczególnie przez tych, którzy nie robią samochodów niemieckich. I bardzo dobrze. Spróbujemy go zamknąć, tak? Dobra, no, udało się. Zobaczmy, przeprowadźmy linię. Tutaj drzwi i te ciekawe listwy tutaj na dole są. To jest najbardziej wystający element karoserii w przypadku uderzenia drzwiami jakiegoś samochodu i jakiegoś brutala, który zaparkował obok. Wszystko bardzo dobrze się amortyzuje. Klamka, jak w nowoczesnych samochodach japońskich, bardzo wysoko, nie burzy to linii, chociaż sprawia trochę dziwne wrażenie, kiedy podchodzimy, chcemy uchwycić elementu otwierającego, jego nie ma, musimy wtedy sobie w ten sposób poradzić. Zobaczmy na tył, światła są mniejsze. Porównując ten samochód do Forda Fiesty, który mieliśmy w ostatnim cruisingu, myślę, że jest troszeczkę lepiej wykonany, jednak mimo wszystko jest to samochód, widać, bardzo współczesny. Zobaczcie, jaka jest powierzchnia bagażnika. Jest całkiem spora. Można asymetrycznie rozłożyć siedzenia, można umieścić wszystko. Zobaczmy, co tutaj kryje się w butach. O, proszę. Proszę Państwa, perfumy przewożone w butach. Jakiś to poziom nonsensu. Buty nie kojarzą się z czymś pachnącym. My mamy tutaj dzisiaj puchar, a właściwie urnę Invictus. I am Invictus i uwaga, teraz rytualnie się popryskam.
Czy nie za dużo? Może być. Proszę Państwa, ten zapach niezwyciężonego otula mnie teraz całkowicie. Made in France, bardzo dobrze. Wędruję z powrotem do buta. Jak dowiedziałem się... One są tam po prostu bezpieczne. To tak, taki nie jest... latają, nie fruwają, tak. Zwiną się. Chociaż perfumy, ten flakon tak jest bardzo ścisły. Nie rozbiłby się chyba na pewno też. Tu mamy specjalne uchwyciki. Proszę Państwa, nowiutkie. Możemy sobie na przykład zrobić little gym, czyli poćwiczyć, prawda, klapę i trochę z ruchu sobie też zażyć. Dobrze. Clio, czyli bogini Clio. Nie wiem, dlaczego Renault zdecydował się na tego typu nazwę, jednakże ta nazwa już od ponad 20 lat funkcjonuje w palecie Renault. Wciąż nowe odsłony, wciąż nowe modele, wciąż coraz bardziej puchnące, wielkie, wyglądające jak pełne pampersy. Zwróćcie Państwa uwagę, a na cholerę te wyżłowienia takie, tak? Ja rozumiem, że to robi może jakieś wrażenie. Mamy tutaj obok Skodę Fabię, która, proszę pokazać, jest wspaniałym przykładem. Tu jest to nieco inaczej, ale znowu mamy te wyżłobienia, które tutaj te krawędzie ostre stykają się z płaszczyznami. Tutaj mamy jednakże zupełnie inne podejście. Tutaj to jest zupełnie wyoblone. Nowe Renault Clio sprzedawane w Polsce jest na zimowych oponach Dębica. Mocno mnie to zaskoczyło. Sądziłem, że będą być może jakieś francuskie, ale z całą pewnością opony Dębica są dobre, tanie i przede wszystkim nasze polskie. Wpuszczę teraz do środka operatora, który pokaże nam trochę wnętrza. Będziemy wyruszali w podróż dookoła Jawora, przez niektórych zwanego Jaworem. Dobrze. Jestem. Moje ogromne ciało musi zmieścić się w tym jakże niewielkim samochodzie. Pomoże mi w tym regulacja foteli. O! Co my tu mamy? Proszę Państwa, jest bardzo ciekawie, powiedziałbym egzotycznie. Imitacja skóry miesza się z imitacją chromu, imitacja chromu miesza się z nieimitacją plastiku. Specyficzne, dziwne tutaj wywzorowanie tej deski jest dosyć ciekawe. Plastiki są twarde, ale dosyć mocne. Miejsca jest całkiem sporo. Zwracę uwagę przycisk start-stop, którego nie znoszę. Kierownica dosyć nisko, dobrze. 5 biegów tylko, w zupełności wystarczy. Tutaj na mnie proszę też skierować. No dobrze, postaram się tym samochodem jakoś wyruszyć i wystartować. W takim razie zwróćmy uwagę, nie ma kluczyka. W samochodzie tym uruchamia się silnik za pomocą swoistej karty kredytowej, która dopiero teraz po włożeniu do środka ożywia go. I mi brakuje tutaj kluczyka, tak? Nie ma tego kluczyka, po prostu włączamy. Nuda, nie? Start, stop. Ale ładny dźwięk. No, muszę przyznać, że jest ładny dźwięk i troszkę lepiej czuję się w tym samochodzie niż w Fieście. Dobra, światła, tak? I dobrze, postaram się wycofać. Mało co widać. Powierzchnie blachy w tym samochodzie są dużo większe niż powierzchnie szyb. Z racji tego powoduje to, że mamy ten widok mocno ograniczony. Ale samochód, myślę, że jak na nowe samochody, które są kompletnym shitem, całkiem jest takim shitem troszkę mniejszym. Tutaj proszę operatora na mnie na kierowanie kamery, tutaj na moją twarz, tak? Dobrze, żebym był widoczny, żebyśmy nie pokazywali przestrzeni nieznanej. No dobrze, proszę Państwa, podróżujemy po Jaworze. Proszę Państwa, zobaczcie, tutaj napis jebać Żydów robi wrażenie niesamowite, prawda? Towar eksportowy na cały świat. My, prawda, poruszamy się, proszę pokazać operatorze tutaj jakże uroczego, rustykalnego pana na podróbce Hondy Cube, który, czyli tak, w lewo skręcić nie mogę, tutaj też nie mogę skręcić. O Jezu, jakie tutaj są doły. Prosto jeszcze jechać. Tak, wiem, pojadę prosto do rynku. Proszę pokazać, tutaj też jest Renault Fluence.
czyli to kojarzy nam się z jakąś dziwną, tajemniczą, weneryczną chorobą. Nie wiem, czy można te skojarzenia mieć zupełnie racjonalne, ale tak można być. Proszę Państwa, tutaj różne wspaniałe podwórka, które kryje to miasto, dziwne bramy, dziwni ludzie i dziwne sklepy. W Jaworze mieszkają jaworowi ludzie. Kimże są ci ciekawi jaworowi ludzie? To po prostu Polacy, którzy usiłują przetrwać w obecnym systemie, w obecnych czasach. Proszę pokazać tutaj, jaka wzruszająca scena. Kolejny skuter z dzieckiem w roli bagażnika. Tak, to jest rynek w Jaworze. Możemy tutaj wjechać samochodem. Niestety zaparkować tutaj jest niezwykle ciężko. Ale przy odrobinie szczęścia się uda. Są miejsca parkingowe. Zwróćmy uwagę tutaj, jacy wspaniali, rustykalni panowie, uzależnieni od nikotyny, dyskutują o ważnych sprawach wszechświata, my wiedząc o tym zapewne jak najwięcej. My poruszamy się dalej. Będę chciał też przejechać się w okolice zamku w Jaworze, a być może pokazać też Państwu kościół pokoju, który tutaj w Jaworze się znajduje. Zwróćmy uwagę tutaj na jakże intrygującą rowerzystkę, która posiada dziwną klapę na tyłku. Nie wiem, do czego to służy. Różne dziwne zagadki nas tutaj otaczają. Kolejne Renault. Proszę Państwa, marka Renault w Polsce jest dosyć popularna u wszystkich tych, którzy nie cierpią na snobizm wynikający z potrzeby posiadania samochodu produkcji germańskiej. Przeciwstawiam się, proszę Państwa, germańskim oprawcom i łupieżcom, dlatego kocham samochody rumuńskie i różne inne egzotyczne, między innymi właśnie francuskie. Proszę Państwa, francuska choroba w historii Polski oznacza, w polskim języku oznacza chorobę wstydliwą, weneryczną. Czy zapadniemy na francuską chorobę po przejechaniu się Renault Clio? Mam nadzieję. Przede wszystkim samochód bardzo żywiołowo reaguje na pedał gazu. Toczy się sympatycznie, nie trzęsie zbytnio, pozycja jest wygodna, kokpit intrygująco rozświetla się cyfrowym wyświetlaczem. My mamy tak, światła włączone. Zajedziemy sobie tutaj na parking. Długo nie będziemy jeździć Renault Clio, bo wybieramy się jeszcze na pizzę, którą serdecznie polecam. Pizza Jaworo w Jaworze jest bardzo, bardzo, bardzo smaczna. A co to za budynek? To jest, proszę Pana, zamek w Jaworze. No i nie wiem, czy my tu dzisiaj zaparkujemy, bo jest dzisiaj dzień targowy. Jest targowisko, sprzedają tutaj ziemniaki, bratki, drzewa i różne inne fantastyczne obiekty. O, tutaj też jest Renault Twingo, widzę. A tu jest dla inwalidów. Ja jeszcze inwalidą nie jestem, chociaż czasem tak się czuję. Ach, dobrze, udało się. Długo nie jeździłem Renault Clio dzisiaj, ale podobało mi się bardzo, bo to samochód, który nie jest tak bardzo nowoczesny, chociaż jest, ale całkiem przyjemny w porównaniu do Fiesty. Nie chcę mi się wymawiać tego słowa, bo Fiesta brzmi bardzo brzydko. Pokażmy jeszcze może fragment, jak tu się w ogóle wszystko. Robimy o. Stop. Samochód umiera. Pokażmy jeszcze tutaj. Ale jest nieźle wyposażona tak, wersja, prawda? Całkiem wyposażona wersja. Mamy tutaj tempomat. Tak, tempomat całkiem niezły. Mamy też, widzę... Sterowanie radiem w kierownicy. Czy po koło kierownicy właściwie. Tak, pod kierownicą. Bez wspomagania. Kręcenie kierownicą jest wręcz niemożliwe. Wyobraźmy sobie, że jest awaria wspomagania, tak? To w ogóle wtedy nic nie działa. Dobrze, wyjdziemy na zewnątrz. Dokonam jeszcze opowieści o zamku. O, wyjmij kartę. Proszę Państwa, samochód mówi po polsku i przygania mi. I co teraz? Czy ja dobrze widzę? Samochód, który ma 3,5 tysiąca kilometrów przejechane, tak? To jest niedużo. To jest zupełnie nowy wóz. Wyciągnąłem kartę. Aha, jeszcze światła. Tak. Wyłączyłem światła. Możemy teraz. Tak, proszę Państwa. Jesteśmy w Jaworze. W Jaworze jeździ się Tico. Proszę pokazać Tico. Jeździ się Volkswagenem T4, bo nie ma kariery bez T4. Są też produkty motocyklopodobne firmy Romet. A my tutaj zwróćmy uwagę na, proszę pokazać, na zamek.
Państwa, jest to zamek, niektórzy twierdzą, piastowski, bardzo mocno przebudowany w okresie renesansu. Tutaj w czasie II wojny światowej było więzienie, tutaj więziono żołnierzy. To był po prostu rodzaj stalagu. Wielu z nich próbowało stąd uciec. Czy komuś się udało, trudno powiedzieć. O Jezus Maria, proszę Państwa, co to za dźwięk? Proszę pokazać, to BMW. Przecież kobieta w okularach przyjeżdża na blachach z Jawora, chrzęszcząc skrzynią biegów. To wtedy już wiemy, że coś się wydarzy. Że to BMW albo być może wyląduje na drzewie, ale prawdopodobnie szybciej wyląduje na złomie. Proszę Państwa, pasjami kocham tego typu miejsca, gdzie motoryzacja tajemnicza, dziwna, spotyka się z motoryzacją żałosną, śmieszną i nijaką. Tutaj, proszę Państwa, jaka piękna panorama na ludzi sprzedających kartofle. I każdy ma nadzieję, że sprzeda właśnie swoje. No bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć stoich z kartofli, jak wybrać te właściwe? Cóż to za dylematy są przed ludźmi mieszkającymi w Jaworze? Jakże intrygujące. Tam jest miasto, tam tętni życie. Stąd pochodzi z Jawora znany mi smalec, można powiedzieć wokalista zespołu Zielone Żabki i Gaga. Tutaj też mieszkała moja koleżanka Szóstka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. 20 lat jej nie widziałem. Dobrze, czy możemy coś jeszcze powiedzieć o Renault Clio? Całkiem spoko samochodzik. Serdecznie polecam, jeżeli macie ochotę kupić coś nowego. Myślę, że oferta Renault jest bardzo interesująca. Myślę, że dużo bardziej interesująca jest Dacia. No, w zależności jest też od ceny, tak? Ale takie Clio, myślę, że to jest bardzo kobiecy samochodzik, prawda? Myślę, że dla dziewczyny, dla żony, dla córki i babci się jak najbardziej nada. Dobrze, do zobaczenia w następnym cruisingu. Mam dla Was też bonus po dzisiejszym odcinku. Będzie też wokalne przedstawienie w cruisingu i będzie po prostu też piosenka. Wiem, że na którą też niektórzy czekają. Bardzo dziękuję.